Denominacja, czyli zmiana wartości znaków pieniężnych, jest stosowana najczęściej przy występowaniu wysokiej inflacji. W Związku Radzieckim rubla denominowano średnio raz na 15 lat, czasami tylko po to, by skonfiskować obywatelom oszczędności życia. Uporządkowany przez Sergiusza Witego rosyjski system pieniężny padł ofiarą I wojny światowej. Już w 1914 roku zawieszono wymienialność banknotów na złoto. U progu rewolucji październikowej w obiegu były jednocześnie banknoty z czasów carskich, bilety skarbowe, znaczki pocztowe pełniące rolę drobnych, banknoty rządu tymczasowego zwane dumkami ze względu na umieszczony na nich wizerunek dumy państwowej oraz kierenkami od nazwiska premiera Aleksandra Kiereńskiego. Po bolszewickiej rewolucji w październiku 1917 roku, dążeniem władz nowo powstałego tworu, który po kilku latach przybierze nazwę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, było całkowite wyeliminowanie pieniądza. Nie przejmowały się zatem jego ilością w obiegu. Funkcję emisyjną pełnił Centralny Zarząd Budżetowo-Rozrachunkowy przy Ludowym Komisariacie Finansów, drukujący sowznaki. Poza tym pieniądze były emitowane przez lokalne władze radzieckie poszczególnych białych generałów oraz brytyjskie w archangelsku i japońskie na Syberii władze okupacyjne. Na terenie dawnego imperium rosyjskiego znajdowało się wówczas w obiegu ponad 5 tysięcy rodzajów różnych środków płatniczych. W latach 1917 do 22 ilość pieniądza w obiegu zwiększyła się 55 tysięcy razy. Doprowadziło to do hiperinflacji, zawieszenia bankowej działalności kredytowej oraz paraliżu skarbowej funkcji państwa. Do 1919 roku w obrocie były jeszcze banknoty 1, 3 i 5 rublowe. Dwa lata później emitowano już banknoty o nominale 10 milionów rubli. To bardzo skomplikowało obrót gospodarczy i skutkowało politycznym, ekonomicznym i finansowym kryzysem. Pierwszą próbę reformy pieniężnej podjęto jesienią 1918 roku ale jej wprowadzeniu przeszkodziła wojna domowa między bolszewikami a zwolennikami starego porządku za której koniec przyjmuje się zajęcie Krymu przez armię czerwoną w 1920 roku choć na wschodnich krańcach imperium tliła się jeszcze przez 4 lata W 1922 roku uchwalono nową ekonomiczną politykę czyli NEP która zakładała powrót do regulacji rynkowych, odbudowy handlu, produkcji opartej na zysku oraz zgody na funkcjonowanie prywatnych przedsiębiorstw. Wiązało się to z przeprowadzeniem reformy pieniężnej. Dla przywrócenia zaufania do nowej radzieckiej waluty, szczególnie na rynkach międzynarodowych, postanowiono oprzeć nowy system pieniężny na zasadach gold standard, co oznaczało, że bank centralny gwarantował wymianę znaków pieniężnych na złoto. W listopadzie 1922 roku do obiegu wprowadzono walutę zwaną czerwońcem od czerwonego złota, kruszcu o najwyższej próbie złota i czerwonym zabarwieniu. Były to banknoty o nominale 10 zł przed rewolucyjnych rubli. Miały one 25% zabezpieczenia w zasobach złota banku centralnego. Czerwońce cieszyły się dużym zaufaniem zarówno wewnątrz krajowym, jak i na rynkach międzynarodowych. Ich udział w obiegu stopniowo wzrastał z 3% w 1922 roku do 80% pod koniec 1923 roku. Wymienialność na złoto i inne waluty była możliwa wyłącznie dla podmiotów zagranicznych obywatelom radzieckim nie wolno było posiadać walut obcych równocześnie z twardą walutą do obiegu w listopadzie 1921 roku wprowadzono tak zwane wzoru 1922 nie mające pokrycia w złocie tym samym w kraju funkcjonowały dwa systemy walutowe na sowznaki wzoru 1922 wymieniano wszystkie dotychczas będące w obrocie pieniądze, z wyjątkiem walut emitowanych przez przeciwników bolszewików w okresie wojny domowej w relacji 1 do 10 tysięcy. Następnym krokiem reformy była druga denominacja. Wprowadzono ruble wzoru 1923. Kurs wymiany wynosił 1 milion carskich rubli lub 100 rubli wzoru 1922 czerwońców, na 1 rubel wzoru 1923. Po ustabilizowaniu wskaźników budżetowych przyszedł czas na trzecią denominację. W 1924 roku wyemitowano nowe radzieckie ruble, banknoty, banknoty oraz srebrny i miedziany bilon. Były na nie wymieniane wszystkie dotychczasowe sowznaki, których emisję wstrzymano, ale nie zostały one wycofane z obrotu. Realnie można było się posługiwać starymi wzorami aż do 1938 roku, a prawnie nawet do 1947 roku. Jeden radziecki rubel był wart 50 tysięcy rubli wzoru 1923 i 5 milionów rubli wzoru 1922. W czasie II wojny światowej radziecki system pieniężny, pomimo wzmożonej emisji pieniądza, spełnił swoją rolę. Ilość pieniądza w obrocie w czasie wojny zwiększyła się ponad czterokrotnie. Powojenne obniżenie popytu błyskawicznie wyhamowało ten proces, gdyż ilość pieniądza przekroczyła zapotrzebowanie. 14 grudnia 1947 roku zostały opublikowane postanowienia Rady Ministrów o przeprowadzeniu reformy pieniężnej oraz likwidacji kartek na towary, a już dwa dni później rozpoczęła się wymiana gotówki ograniczona do tygodnia. W czasach, gdy radio i telewizja były mało dostępne, a gazety docierały z opóźnieniem w odległe rejony ZCRR, jego wielkość terytorialna stanowiła poważną przeszkodę w rozprzestrzenianiu się informacji, co przełożyło się na brak powszechności wymiany. Kurs wymiany wynosił 1 do 10, nie podlegał jej bilon. Wkłady bankowe do 3 tysięcy zachowały wartość nominalną w skali 1 do 1. Oszczędności od 3 do 10 tysięcy zostały wymienione w stosunku 3 do 2, a powyżej 10 tysięcy według przelicznika 2 do 1. Zasady te dotyczyły wyłącznie osób fizycznych. Do środków pieniężnych prywatnych przedsiębiorstw został zastosowany przelicznik 5 do 4, natomiast środki finansowe zakładów państwowych pozostały bez zmian. Równocześnie zlikwidowano przedziały artykułów pierwszej potrzeby, a ceny na nie podniesiono. Co to oznaczało dla przeciętnego obywatela Związku Radzieckiego? Im więcej miał pieniędzy, tym bardziej został przez swoje państwo obrabowany. Specyficzną cechą powojennej denominacji był zatem jej konfiskacyjny charakter. Dzięki temu udało się jednak ustabilizować system pieniężny. W latach 50. gospodarce ZSRR zaczęły dokuczać specyficzne rodzaje inflacji. Rosły ceny hurtowe, a detaliczne pozostawały bez zmian, czasem nawet spadały. Przykładowo, w 1954 roku detaliczna cena wołowiny była pięciokrotnie niższa niż cena, według której kołchozy rozliczały dostarczane przez siebie mięso. W związku z tym rząd od 1958 roku przygotowywał się do przeprowadzenia reformy pieniężnej, co było objęte najwyższą tajemnicą państwową. Pierwsze przecieki nastąpiły w maju 1960 roku i doprowadziły do zwiększenia popytu na wyroby jubilerskie, futra i inne artykuły luksusowe służące tezauryzacji. W społeczeństwie pozostała jeszcze pamięć o reformie 1947 roku i najbardziej zapobiegliwi umieścili swoje oszczędności na rachunkach bankowych. Kasjerzy w sklepach unikali wypłacania reszty bilonem, którego wartość mogła wzrosnąć ze względu na wyłączenie z denominacji. Obawy tych pierwszych jednak się nie sprawdziły, a tych drugich tylko w części. Wmiana pieniędzy w relacji 10 do 1 odbyła się w ciągu pierwszego kwartału 1961 roku bez żadnych limitów. Odpowiednie organy kontrolowały jedynie posiadaczy większych zasobów gotówki. Tylko 4,5% starych pieniędzy nie zostało przedstawionych do wymiany. W tej samej proporcji zmieniono ceny i płace. Jedynie monety 1, 2 i 3 kopiejkowe zyskały dziesięciokrotnie na wartości, ponieważ zachowały swoją nominalną wartość. Odmienne zjawisko wystąpiło na rynku walutowym. Do końca 1960 roku dolar kosztował 4 ruble. W styczniu 1961 roku jego kurs ustalono na 0,9 rubla. Po realnej dziesięciokrotnej denominacji rubla parytet w złocie powinien był wynieść 2,22 g, a został ustalony na 0,98 i 7. Grama, czyli 987 dziesięciotysięcznych grama. Tym samym rubel na rynku zewnętrznym był ponad dwukrotnie niedowartościowany, co w tym samym stopniu odbiło się na jego sile nabywczej w imporcie. Realna wewnętrzna denominacja stanowiła ukrytą dewaluację rubla na rynku walutowym. U schyłku istnienia Związku Radzieckiego w styczniu 1991 roku, przy olbrzymich brakach towarowych i napięciach inflacyjnych, została przeprowadzona kolejna reforma pieniężna, która, podobnie jak ta z 1947 roku, miała charakter konfiskaty. Unieważniono banknoty 50 i 100 rublowe były to najwyższe nominały, znajdujące się w, powszechnie, w powszechnym obrocie. Łącznie stanowiły one 34% gotówkowej masy pieniężnej i w nich obywatele upadającego ZSRR najczęściej przechowywali gotówkowe oszczędności. W ciągu trzech zimowych dni można było wymienić feralne banknoty na nowe znaki pieniężne poza czasowym limitem wymiany wprowadzono także wartościowy jedna osoba mogła wymienić maksymalnie 1000 rubli co doprowadziło część społeczeństwa do utraty oszczędności długich lat pracy w ciągu 74 lat rządów bolszewików rubel radziecki w stosunku do carskiej waluty został zdenominowany w proporcji 1 do 5 bilionów czyli 5 razy 10 do potęgi 12 Obywatele radzieccy kilka, kilkukrotnie byli oficjalnie oszukiwani przez własny rząd, którego celem było nie tylko ustabilizowanie rubla, lecz także konfiskata majątku społeczeństwa. Pomimo przywrócenia wymienialności rubla na metale szlachetne w własnym społeczeństwie, rubel zyskał miano drewnianej waluty. Władzom udało się wyeliminować tysiące różnych rodzajów pieniądza będących w obiegu w 1917 roku, ale nie udało się przywrócić zaufania obywateli do państwowego znaku pieniężnego.